Siemanko. Dzisiaj coś na temat Hondy. Hondy, które kupiłem tutaj w UK, tak? Honda 2008 rok. Z silnikiem. Pierdolę, ile razy będziesz nagrywał to samo, człowieku? Jest to silnik 2.2 diesla o mocy bodajże niespełna tam 150 koni, jakoś tak. Z tego co czytałem na forach, akurat do tej Hondy polecałem silnik 1.8 i VTK bądź właśnie diesla, najlepiej się sprawują. No i powiem szczerze, że jak na diesla naprawdę to zapierdala i aż jest przyjemność z jazdy, wysoki moment obrotowy, fajnie się jedzie, fajnie ten samochód klei drogi. A przy tym naprawdę dużo nie pali paliwa i jest w miarę wygodny. To fakt. Za chwilę Wam tak pokażę mniej więcej od środka tutaj, jak wygląda ten furacz. Natomiast tutaj Honda, no tak jak mówiłem, 2008 rok, 2.2 motor, dieselek. Koszt zakupu. Słuchajcie, samochód był wystawiony za 2050 funtów. Jak patrzyłem dookoła, można kupić sobie taką Hondę, oczywiście w 5 furtkach. Ta jest w 3. Tutaj pakiet S-Type. Udało się zjechać na cenę 1750. Wydaje mi się, że dość ładnie gościu zjechał. Ale wiesz, to inaczej bywa, jak podjedziesz i wiesz, pomachasz gościowi papierkami przed twarzą, to oni tutaj inaczej na to patrzą. Zresztą tak, każdy inny, tak. Kto by nie wziął pieniędzy do ręki, człowieku. Tylko tak, no, kiedyś tutaj odnośnie, słuchajcie, właśnie tam po kolei będę mówił teraz. Kurwa, sorry, jakoś mi się dzisiaj nie klei nic do ten. Tak na szybko klepię ten film, bo już miałem kiedyś zrobić. Nie było czasu. Natomiast odnośnie podatku drogowego, jak wiecie, w Polsce płaci się podatek drogowy w paliwie. Tutaj nie, tutaj trzeba wykupić ten podatek drogowy. I tutaj na ten samochód to wynosi 150 funtów na rok. Przy tej pojemności, gdyby to była benzyna, ten podatek wynosiłby 250 rok, 250 funtów. Kurde, chłopie, co ty gadasz dzisiaj, nie wiem, chyba piwa trzeba się napić czy coś, nie, ale chcę zrobić taki, wiesz, ten film taki na luzie, nie. Teraz tak, słuchajcie, kupując samochód na pewno musicie zwrócić uwagę na jak długo ma samochód przegląd. I tu, jak zauważycie, wkleję Wam teraz, jest taka aplikacja, Wiekosmart się nazywa, tam może sprawdzić, do kiedy samochód ma przegląd, jak przechodził te przeglądy, ile kilometrów ma przejechane i z przeglądu na przegląd, ile tych kilometrów ten samochód przebywał, jakieś remonty, nie remonty podczas właśnie przeglądów, co tam wychodziło, co było nie tak i takie różne, słuchajcie, sprawy. Teraz mi udało się akurat tutaj dorwać, że ja mam przegląd prawie na rok, chyba do końca listopada, ile się nie mylę. No i dlaczego ten przegląd jest ważny? Słuchaj, jeżeli ty kupisz sobie samochód i powiedzmy, będziesz miał przegląd tylko na 2-3 miesiące, pojedziesz sobie na przegląd, żeby zrobić kolejny, na kolejny rok, no i tu się może okazać, że
musisz włożyć kolejne 1000 funtów, żeby ten samochód tobie ten przegląd przeszedł. Oczywiście można to zrobić na lewo, ale nie polecam, tylko dlatego, żeby, no wiesz, no kurde, co będziesz na lewo robił, skoro z drugiej strony musisz patrzeć na czy twój tyłek, wiesz, będzie bezpieczny w danym aucie, nie? Także na lewo nie róbcie. To było pierwsze. Ten podatek drogowy, tak? Z tym podatkiem drogowym tutaj nie skończyłem wam. Kiedyś było tak, że jak kupowało się auto, podatek drogowy przechodził na kolejnego właściciela. W tej chwili tak nie jest. Ty musisz wykupić podatek drogowy w tym momencie, w którym zakupiłeś samochód. Także tutaj tylko 150 funtów. Także nie ma tragedii. Ale tragedia bądź problem zaczyna się, słuchajcie, z ubezpieczeniem, ponieważ ja zapłaciłem tutaj sporo pieniążków. Podejrzewam tylko dlatego, że jestem jako tutaj firmy ubezpieczeniowe widzą mnie jako świeżego kierowcę. To, że mam samochód w Polsce. Jakieś tam zniżki, czy nawet nie mam, czy mam, nie wiadomo, tam wiesz, to akurat nie przechodzi tutaj i to jakoś tutaj nie uwzględniają. W każdym razie ja zapłaciłem na rok 750 parę funtów ubezpieczenia. Także jak możecie sobie policzyć, jest to kupę, kuźwa pieniążków, tak? Także podliczyć śmiało na pierwszy strzał kupno samochodu, podatek drogowy plus ubezpieczenie. Wychodzi wam dość duża kwota. Oczywiście można kupić samochód za 300 funtów, dlaczego nie? Za 1000. Jak długo nim pojeździsz, co z tym samochodem jest nie tak, co jest ok, to już ty indywidualnie będziesz musiał sobie gdzieś tam poszperać, popatrzeć, posprawdzać. Na pewno taniej byłoby mi kupić samochód gdzieś na południu Anglii. Tam zawsze jest taniej. Jednak tutaj te rejony, Szkocja, Aberdeen, Dundee, takie tanie nie są, ale no jest jakie jest. Co do samochodu już w środku, jak możecie zobaczyć, przebieg tutaj 104471 mil, nie jest to stosunkowo dużo jak na diesla, z takich udogodnień może. No tak, podgrzewane lusterka, tutaj jak widzicie, tutaj lusterka i tylna szyba, tutaj jest taki bajer, te pokrętło, tu nastawiasz sobie temperaturę, tutaj gdzie ma ci dmuchać, czy wiesz, czy na twarz, na nogi, czy jakbyś tam chciał. Kolejna rzecz, WSA off, czyli jest to kontrola trakcji, engine start, czyli wkładasz kluczyk, przekluczasz i tym magicznym przyciskiem odpalasz sobie samochód. Co tu jeszcze? Przełącznik kilometrów na mile, jak ktoś poleci za granicę Wielkiej Brytanii, będzie jeździł po drugiej stronie drogi niż tu. Na pewno będą tutaj kilometry potrzebne, także jest to naprawdę fajny gadżet. Ogólnie mówiąc, co do środka samochodu, z tyłu jest bardzo dużo miejsca w nim. Jest dość wygodnie, aczkolwiek zawieszenie jest tutaj twarde, także każdą inną dziurkę pasażer tutaj czuje z tyłu. Jeśli chodzi o przednie siedzenia, bardzo wygodne. Muszę powiedzieć, że ja tutaj, kurde, przymierzyłem już masę tych kilometrów czy mil i naprawdę ja nie czuję się zmęczony prowadząc ten samochód. Oczywiście radyjko, CD. Tutaj mamy takie magiczne urządzenie, to jest cup holder, tak? Możesz sobie przesunąć jak chcesz, jakiś tam schowek. Tu mamy kolejny schowek, książka serwisowa. Teraz jej nie będę pokazywał, to zrobimy w następnym filmie, jak zajrzymy pod maskę, żeby nie pokazać wszystkiego za jednym razem, co by nie było. Poduchy powietrzne tutaj w siedzeniach, tył, kierownica, oczywiście decha, tak, także jest nawalony poduszkami powietrznymi, może i dobrze, może i nie. Tutaj jakieś tam, wiesz, światełka, pierdoły, inne takie rzeczy.
lustereczko dla chłopaka albo dziewczyny. Tutaj oczywiście dla kierowcy, nie wiem po co, bo ja się nie maluję. Czasami można sobie w nosie podupać i zobaczyć co tam się dzieje, ale to już wasza sprawa, tak? Jakiś tam schowek. Co my tu mamy? Zamykanie drzwi, blokada szyb, oczywiście tutaj szybki i lusterka. No i to było praktycznie na tyle z takich gadżetów, jeśli chodzi o ten samochód. Także co by tu dużo mówić. Tak to wygląda. Mówię, to odpalanie tu jest bardzo komiczne, bo wkładasz tylko kluczek do stacyjki, przekluczasz, naciskasz ten przycisk i autko sobie chodzi, tak? Taki to, rozumiesz, gadżet, nie? Taki gadżet auta. Oczywiście auto ma tam parę swoich mankamentów. Tutaj pokażę wam jeszcze bagażnik na szybko. Jest dość duży, upieprzony, nie wiem, jakiś ciapak coś tu woził. Cholera wie. Aczkolwiek z zewnątrz auto jest fajnie utrzymane. Ma mankament jeden, który mi przeszkadza. Znaczy przeszkadza. Za to wychodzi, szczerze mówiąc. Czy mi to przeszkadza, czy nie. Jakoś nie zważam na to uwagi. No i to już miałem. Jedną bum. Taka wiksnąłem gdzieś. Nie wiem nawet gdzie. Gdzieś się obił. Czy jeszcze piórko widać. No i tak. S-Tape praktycznie wygląda podobnie niż na zewnątrz, niż typ R. Typ R się różni aluskami bodajże. Chyba ten sam jest rozmiar alusów. No i ma przeciwpiolne światełka, tak? Inny silnik oczywiście. W środku troszeczkę inna tapicerka, ale z zewnątrz za wiele się nie różni. Tak by to wyglądało.